Zróbmy parę zadań związanych z proporcjami i stosunkami. Zadanie pierwsze jest takie. W tabeli pokazano liczbę osób czekających w kolejkach do różnych atrakcji w parku rozrywki: 15 osób czeka na kolejkę górską, 4 osoby czekają na katapultę, 12 osób czeka, żeby się pozderzać na autodromie i 11 osób czeka na koło grozy. Jaki jest stosunek liczby osób czekających w kolejce do koła grozy do liczby osób czekających w kolejce do katapulty? Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się, jak taki stosunek obliczyć. Dobrze, chcemy obliczyć stosunek liczby osób czekających na koło grozy tu mamy koło grozy do liczby osób czekających w kolejce do katapulty. Tutaj są dane dotyczące katapulty. Czyli 11 osób czeka na koło grozy i 4 osoby czekają na katapultę. W związku z tym, stosunek, o który jesteśmy pytani w tym zadaniu, wynosi 11 do 4. Mówiąc inaczej, na każde 11 osób czekających w kolejce na koło grozy przypadają cztery osoby czekające na katapultę. Zróbmy inny przykład. Katarzyna uwielbia czytać. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeczytała 3 powieści graficzne, dwa kryminały, cztery opowiadania fantastyczno-naukowe i 21 komiksów. Jaki jest stosunek liczby opowiadań fantastyczno-naukowych do liczby komiksów przeczytanych przez kasię? Zatrzymajcie jeszcze raz film i spróbujcie obliczyć to sami. Mamy obliczyć stosunek liczby opowiadań fantastyczno-naukowych, przeczytała 4 opowiadania fantastyczno-naukowe, do liczby komiksów, przeczytała 21 komiksów. Stosunek jest taki, że na każde 4 powieści fantastyczno-naukowe przypada 21 komiksów. Czyli stosunek liczby opowiadań fantastyczno-naukowych do liczby komiksów, przeczytanych przez Kasię, wynosi 4 do 21. I jeszcze jeden przykład. Jaki jest stosunek liczby jabłek do liczby bananów? Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie obliczyć to samodzielnie. No to liczymy. Jabłek mamy 1, 2, 3. Ile przypada bananów na 3 jabłka? 1, 2, 3, 4. Czyli stosunek liczby jabłek do liczby bananów. To 3 jabłka przypadające na każde cztery banany. Pamiętajcie, że kolejność, kiedy liczymy stosunki, ma znaczenie. Gdyby pytanie dotyczyło stosunku liczby bananów do liczby jabłek, czyli odwrotnie, to byłoby to 4 do 3. Ale chodzi o stosunek liczby jabłek do liczby bananów, czyli 3 do 4. 3 jabłka na każde 4 banany.